tutaj właściwie w sposób się nie zgodzić z oceną meczu, jaką przedstawił Darek. Rzeczywiście mecz, który patrząc z perspektywy ostatnich naszych występów, na pewno był najlepszym spotkaniem, jakie do tej poryśmy zagrali. Było widać determinację, było widać jakąś myśl taktyczną, było widać właśnie to wysokie wyjście i próby już demontażu organizacji gry przez defensywę naszych przeciwników. Wydaje mi się, że mecz mógł się podobać, bo był może nie było dużo sytuacji bramkowych, ale to było dużo właśnie walki, dużo zawiłości i tak jak mówię, ta postawa dzisiejsza naszego zespołu właściwie wlewa nam jakby odrobinę takiego optymizmu, że potrafiliśmy jak równy z równym grać dzisiaj z zespołem, który był nasz szpikowany właściwie z zawodnikami Ekstraklasy. W związku z tym wydaje mi się, że teraz, kiedy przeciwnicy będą jak gdyby troszeczkę bliżej naszego pułapu, wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zacząć w końcu gromadzić punkty. Tym bardziej, że mówię, tutaj w dole jest troszeczkę ścisku i tutaj każdy mecz, który uda nam się wygrać, spowoduje, że już złapiemy kontakt z środkiem, czy tam z dolną częścią tabeli, ale to będzie jak gdyby taki optymizm. Wydaje mi się, że naszemu zespołowi, młodemu zespołowi jednak potrzeba właśnie jakiegoś takiego nie tylko dobrego meczu, ale również dobrego wyniku i liczę, że już najbliższe spotkanie w Puławach będzie tym spotkaniem. Tyle mogę obiecać. Myślę, że zespół dzisiaj pokazał rzeczywiście stać go na o wiele więcej niż to, co pokazywał jeszcze powiedzmy sobie 2-3 tydzień temu.